Słuchaj, ja nadam do niej telefon. Tej placówce leczyły dzieci, jedno z dzieci gruzińskich, które przywoziłam do Polski. Jak ma dla niej mieszkanie? Wiem, jak ważna jest to placówka. Że często jest to jedyna szansa dla dzieci z różnych rejonów Polski. Bo przecież to nie jest placówka, która obejmuje swoim zasięgiem tylko rejon Warszawy-Mazowsza. Ja bym ją wpuściła, ale wiesz, ale jak to było wariatki, to też nie dobrze będzie. Znowu będzie pan... Pytanie do pani poseł Janyckiej. Rzeczywiście Platforma Obywatelska nie zdołała. Ona jest bardzo grzeczna, ona bardzo mnie lubi, bo ona zawsze mówi, proszę państwa, teraz wystąpi artystka, która nie poddaje się różnym trendom, opiniom, osądom. W Urzędzie Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 były też tego rodzaju problemy, chociaż te dwa lata państwo do dzisiaj wspominacie jako świetlane i świetne i najlepsze w okresie po 89 roku w historii Polski, mimo tego tych świetlanych i świetnych lat oddaliście władzę bardzo szybko. Dzisiaj jedyne uzasadnienie wszystkich niepowody i niepodejmowania tematu w Prawa i Sprawiedliwości to jest 8 lat. Powtarzacie to państwo jak mantrę. A powinniście za 8 lat rzeczy zrobić. A powinniście zacząć rządzić. To jest 8 lat doprowadziło do tego, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość swoje rządy na razie póki co jeszcze ma z czego finansować. I zwróćmy na to szczególną uwagę, że jak są pozytywne efekty, to się nie wspomina, że one wynikają z 8 lat, które przypadały na okres, też wiemy jaki był okres w Europie i na świecie, kryzysu i tak dalej. Po czasie bardzo dobrze się ocenia wszystkie posunięcia, wtedy można znaleźć rozwiązania dla poprzedników. Natomiast wy dzisiaj macie znajdować rozwiązania dla wasi ministrowie, dla różnych trudnych problemów. I a jakby pani to rozwiązała? Problem był taki, że moim zdaniem, że pan minister w ogóle nie chciał podjąć tematu. On uważał, że to nie jest jego temat, że to jest temat wyłącznie placówki Centrum Zdrowia Dziecka i jej osób zarządzających tam. Lekko pewnie przymuszony, tak podejrzewam, przez panią premier dopiero podjął temat. Pani premier w tej chwili ustami swojego rzecznika również nie uważa, żeby musiała się zająć w tym momencie tym problemem, mimo że pielęgniarki zaapelowały osobiście do pani premier. To jest, zdaje się, ten przykład taki, który był podkreślany w kampanii, pan prezydent w swojej, pani premier w swojej, że wszystkie drzwi będą otwarte dla wszystkich na rozmowy i na dyskusję, a teraz nie chcę się podjąć tematu. Chciałam również zwrócić uwagę na to, że jest bardzo dużo instytucji czy takich właśnie placówek, które były budowane w latach, gdzie nie patrzyło się też na ekonomiczność tego, co było robione. I koszty nadmierne, często związane z takim, a nie innym, na przykład urządzeniem pewnych budynków, czy ich koszty eksploatacyjne, chociażby czy cokolwiek, bardzo rzutują również na ten problem. I pani poseł, czas zacząć rządzić, a nie udawać, jak ta belka. Jeśli nie wychodzi jej taniec, to raz ją cisną buciki, a za chwilę zabłotką i spódnicę. Proszę zabrać się za rozwiązywanie problemów, a trzeba zacząć od rozmów, bo nie ma innej możliwości. Ale nie powiedziała pani tak naprawdę, jak wedle pani należało rozwiązać ten konflikt. Sprawa jest prosta. Władze proponują 250 zł, pielęgniarki są 500. Ja tu bazowałam. Propozycja pozytywna dla pielęgniarek została, zdaje się, na 97, a w Kartuchach 99. Który był przygotowany przez nas, czyli 1600 zł w ciągu 4 lat. Organizacja Służby Zdrowia wymaga wciąż i proszę zobaczyć, to był problem dla każdego rządu tak naprawdę po tym 89 roku. Ona wciąż wymaga reform i takiego innego podejścia, bo być może w posłanki partii, która rządziła 8 lat, dosyć zabawnie pani poseł. No wie pani, co no może zabawnie, ale proszę zobaczyć, jak przebiegają różne propozycje, które były kierowane do adresatów. Trudno niekiedy jest wynegocjować coś, co będzie wszystkich zadowalało. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że uważam, że wielkie obciążenie jest to, że system opieki zdrowotnej został strzelony
przed, aż do powiatu. Powiaty mają często problem z poradzeniem sobie, to odliczyliśmy tak, raz, taki to system również drugi, a jak wcale, z utrzymaniem wcale. Służby zdrowia, a te rezerwy, bo pielęgniarka tak nie chodzi jest. Tylko w Centrum Zdrowia Dziecka o wynagrodzenia, ale chodzi im o to, że one nie są w stanie fizycznie już podołać, że jest za mała obsada. A? I tutaj nie kto inny, jak zarządzający placówką w porozumieniu z ministrem może naprawdę ten problem rozwiązać. Joanna Augustynowska, w każdym razie tak to jest problem pieniędzy po prostu. Joanna Augustynowska. Trzeba dać pielęgniarkom podwyżkę. Nie ma absolutnie 500 złotych, tak? Mamy, a co zrobić z długami Centrum Zdrowia Dziecka? Okej, okay. Wróćmy od początku. W kampaniach było mówione, nie wiem, czy to 8 lat spowodowało czy problem, czy teraz 6 miesięcy rządów PiS-u. Nie chcę tego oceniać, nie to jest problemem. Problemem jest to, że mamy coraz mniej pielęgniarek, że faktycznie wygląda sytuacja w służbie zdrowia, wymaga natychmiastowej reformy. Strajk pielęgniarek z Centrum Zdrowia Dziecka jest tylko tak naprawdę pokazaniem, że w całej tej grupie społecznej, w całej tym środowisku zawodowym jest problem. Nie może być tak, mamy bardzo wysoki wskaźnik wiekowy, jeśli chodzi o pielęgniarki. Pielęgniarki są coraz starsze. W niedzielę pielęgniarka to by się przydała, oczywiście. Niedziela zwykła, niedziela dla nas Polaków też szczególna, ponieważ już za chwilę Ojciec Święty będzie kanonizował jednego z naszego narodów, księdza Stanisława Papczyńskiego, założyciela Księży Marianów. Również dzisiaj dokona beatyfikacji Brygitki, siostry Elizabeth, która też będzie jedną z tych, która dołączy do grona kanonizowanych w kościele. Przenieśmy się więc już teraz do Rzymu na te uroczystości. No o dzięki mnie to żyje. Bo wiesz, pogoniłam. No, chociaż jeszcze trudniej pojechali tym na rowerach do przechodu. Tam to też kontwaj? Bartek ze starym. No już tam od razu zrobili mu badanie krwi na miejscu. Już był zakrzepy we krwi, więc... Ale on się na rower pchał? Tak, on się pchał na rower. No mówiłam Bartkowi, wyzywaj pogotowia. To jest tak utarte, wiesz. No. No ale on myśli, że on będzie zdrowy. No ale lekarz mu powiedział, bo byli przed Błęczycy we wtorek na tym na badaniu kończony, że przez pół roku teraz przyszła Można to inaczej zorganizować. Może trzeba wprowadzić obecność za wspólną zabawę i za wszystkie miłe słowa. I dziękuję także wszystkim obecnym na placu innym firmom, z którymi świetnie nam się współpracowało. Wyobraźcie sobie, że na takim placu było kilka namiotów i potrafiliśmy nie przeszkadzać sobie, tylko na przykład odsyłaliśmy dzieci, kiedy działo się coś w innym namiocie. Na przykład w jednym z namiotów był tort ukrojony, więc wszystkie dzieci trzeba było szybko wysłać tam, potem przychodziły do mnie na konkurs. No i tak świetnie bawiliśmy się przez cały dzień, dopóki aż do momentu właściwie jak spadł deszcz. Czy was deszcz wczoraj i burza zaskoczyła? No tak. No właśnie, taka trochę nieprzyjemna, bo nagle na scenie miałam całą gromadę dzieci. Było bardzo miło, ale też bardzo głośno. No i wyobraźcie sobie jeszcze, że dwukrotnie ogłaszaliśmy, że na przykład zginęło nam dziecko, a już po chwili okazało się, że to dziecko wcale nie zginęło, tylko poszło na przykład zjeść jogurt, zarysować sobie w innym namiocie. Także miał inne problemy, to by ten ojciec, to może by to się rozeszło. A jak to o jakimś dramacie myśli cały czas? Bezpiecznie, bo tak naprawdę nikt tam nie zginie. No ale wracamy już do książek Ludwika, ma taką książkę. Każdy człowiek jest złośliwy, dać mu tylko opcję. Bardzo intrygujące. Jak to można nie wiedzieć, kim się jest? A, jeszcze, przepraszam, jeszcze tylko jedną rzecz. Bo oczywiście wczoraj rozwiązaliśmy konkurs na imię Żubrzycy, bo pamiętacie, na antenie Radia RTC przez dłuższy czas pojawiała się taka zajawka informująca o konkursie i wczoraj właśnie o godzinie 15 uroczyście zostało ogłoszone, że Żubrzyczka, którą opiekuje się pan Adam Bednarek, będzie miała na imię Chabra. I ja przeczytam, to jest taki króciutki wiersz,
Napisał go 6-latek z Płońska, Mateusz Bielepski. W Warszawie urodziła się żubrzyczka, powiedział pan w radiu i zagrała muzyczka. Dam jej na imię Chabra. Będzie jak mała Abrakadabra. Podoba się wam imię Chabra? Tak. Ładne, prawda? No dobrze, to w takim razie teraz pozwolimy opowiedzieć Ludwice o dziewczynce, a potem zadamy zagadkę. No to książka pod tytułem Dziewczynka, która nie wiedziała, kim jest, napisana przez Mariusza Niemieckiego i zilustrowana przez nie wiem kogo, bo nie pisze. Nie jest napisane? Nie jest napisane. Mhm. Ale ilustracje są bardzo ładne. Znaczy, wiedząc, że nie jest napisane, to raczej zrobił to sam autor chyba. Mhm, tak. Właśnie w tej książce są bardzo ładne te rysunki. Mhm. Jako, że od razu jak wzięłam tą książkę do ręki, to od razu tak chciałam ją przeczytać, ponieważ ten rysunek był taki... Intrygował cię. Intrygował. Tak, okładka jest intrygująca, to prawda. I jak właśnie tak przekartkowałam książkę, to też były takie rysunki, które też mnie tak zaintrygowały bardzo. Mm-hmm. No to właśnie książka opowiada o dziewczynce, która przyszła nagle do detektywa, mm-hmm. Który okazał się psem. I przedstawiła sprawę, że nie wie, kim jest. I właśnie chciałabym przeczytać jeden taki kawałek, jak mówiła do tego detektywa, czyli psa. Pieniędzy mam niewiele, przyznała wzruszając ramionami, ale skoro jesteś psem, to może wystarczą na przykład kości. Kość mi nie zapłacę czynszu, ogrzewania telefonu i różnych takich, bo goknąłem. Różne takie to były przepuszczalne koszty leczenia szpitalnego mojego pana, bo chyba szpitale nie są za darmo. W czym mogę pomóc? Wskazałem łapą wyścielane krzesło stojące naprzeciw biurka. To znaczy, że ten pies zarabiał pieniądze dla swojego pana? No można tak powiedzieć, ponieważ właśnie pan Buras, który właśnie to jest detektyw Buras, to miał wypadek samochodowy i leży w szpitalu. Mm-hmm. Właśnie i to akurat mnie tak naprawdę zaintrygowało, że jak on to powiedział, że nie zapłacę przecież. No właśnie, czynsz. Więc to był naprawdę fajny moment. Mm-hmm. Tak no i co się dalej dzieje? Dalej się dzieje... Tylko tak, żebyś nie zdradziła wszystkiego. No tak. No to właśnie to jest tak... że ten pies czasami opowiada i czasami i potem jest, że tymczasem gdzie indziej. I tymczasem gdzie indziej to właśnie są takie... jest też w szpitalu akcja, gdzie jest pan Buras i jeden z takich, który się nazywa Bocian. I właśnie tam przychodzi pan Niedźwiadek, który jest komisarzem i tam przesłuchiwał Bociana. No i właśnie tam się taka dzieje akcja, ale właśnie pan Buras i pan Bocian się jakby tak zakumplowali trochę, można powiedzieć, i właśnie pan Buras się dużo dowiedział i Bocian, właśnie pan Buras wysłał jakby pana Bociana na takie zwiady też. No i nie mam tak... Ale dziewczynka dowiaduje się wreszcie, kim jest? Tak. Dowiaduje się, że... Znaczy, Nie mówiły, kim jest. Bo... Ale wiadomo, że ma na imię Wiktoria. Ponieważ jakby gdy się obudziła, chyba... A dlaczego ona nie wiedziała, kim jest? No właśnie... A co ona miała wiedziała, wiedzieć, kim ponieważ... jest? Jakieś takie pytania dla dziecka. No właśnie tak myślę. Jakiej nikt nie powiedział. To dopiero, trochę zdradzi. Dopiero potem się mogła dowiedzieć. Nie zdradzimy, tak? Mogę powiedzieć, że były pewne eksperymenty, tak? Skutkiem ubocznym miała utrata pamięci. Jakiś taki po raz drugi. No więc właśnie, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, przypomnij nam tytuł. To jest dziewczynka, która nie wiedziała, kim jest, Mariusza Niemieckiego. Szczere, do bólu, głupiutkie i chciałoby być tam.
tym, tak? Potem patrz, że nie może być tym, nie może być tamtym, bo może być tylko tamtym. Agnieszka. I po co to tak gadać, takie głupia baba i do dzieci gada? Gdzie tu psychologia, gdzie tu mądrość? Tak, dobrze. Dobrze, no to w takim razie mamy dwa egzemplarze. Jeżeli ktoś ma ochotę, to bardzo proszę telefonować. 22 645 90 90. A teraz zadamy zagadkę dla najmłodszych, bo tak jakoś szybko nam ten czas ucieka, tak? Ona nie jest trudna, więc podejrzewam, że zaraz ktoś zatelefonuje. A tutaj proszę się przygotuje Patrycja do odpowiedzi. I zagadka staropolska. Drzewo ma 12 gałęzi. Każda gałąź ma 4 gałązki, a z każdej gałązki wyrasta 7 listków. Co to jest, pani Żaneto? Powtórzę. Drzewo ma 12 gałęzi. Każda gałąź ma 4 gałązki, a z każdej gałązki wyrasta 7 listków. Proszę za chwilę, jak już będziecie Państwo wiedzieli, telefonować pod numer 645 90 90. Na zwycięzcę czeka gra planszowa. No, a my może posłuchamy sobie piosenki. Pieniędzy. Są i pieniądze. Dobrze, no pieniądze to dajcie jeszcze. Nie, ja chcę łapać pieniądze. No, ale zaraz pani poseł, proszę. Biblia mówi lepiej. Idźcie kupować bez pieniędzy. Ja oczywiście życzę rządowi PiS, żeby zrealizował tę obietnicę. Tylko, że on może ją zrealizować. Tylko pod warunkiem, że nie będzie opowiadał, że sfinansuje to z budżetu, bo nie sfinansuje. Ani z jakiegoś zwiększenia tej części podatkowej od PiS-u, tylko musi powiedzieć ludziom, że będziecie musieli za to zapłacić po prostu. Więc jeżeli zdobędzie się na taką odwagę i to powie, będę bił brawo. Pani poseł, naprawdę, ja bardzo proszę, żeby pani się skoncentrowała na jednej rzeczy. Jak dojdziecie do 6% PKB? Niech pani mi powie, bo powiedzieliście taka teczka była gruba, że macie wszystkie projekty i wszystko gotowe. I chciałabym, żeby pani poseł powiedziała, jak dojdziemy do 6%? Będzie wprowadzane. Ale już mówiliśmy, że wszystko będzie od razu. Natomiast chciałabym powiedzieć o jednym. A mianowicie protesty, jeszcze od tego, od czego zaczęliśmy, protesty pielęgniarek. One naprawdę mają rację i mają prawo domagać się tych podwyżek i z nimi rozmowy będą prowadzone. Natomiast chciałabym tylko odnieść się do pani poseł i do tego, jak wyglądał dialog z pielęgniarkami zarządów Platformy Obywatelskiej. 18 czerwiec 2015 komentarz ministra Zembali, ministra zdrowia do protestu pielęgniarek w szpitalu w Wyszkowie. I tu cytat. W Śląskim Centrum Chorób Serca, jeśli którykolwiek z pracowników podjąłby strajk, to na drugi dzień zostałby przeze mnie zwolniony. Tak wyglądał, droga pani poseł, dialog Platformy Obywatelskiej z pielęgniarkami i podejście do ich słusznych postulatów. Czyli w sumie podobne jak ministra Radziwiłła. Ale pani poseł, no tak, bo pan Radziwiłł, minister Radziwiłł powiedział, że krzywdzone są dzieci, wszystko chodzi o kasę i tak dalej, więc język jest podobny. Ale pani poseł, Radziwiłł prowadzi dialog, uczestniczy w rozmowach, czego nie robili ministrowie Platformy Obywatelskiej. Akurat minister zmiana. Jest zmiana. Nie razem. Ponawiam pytanie. Widziałam w czasie kampanii wyborczej grubą teczkę pani premier Szydło z gotowymi planami, z gotowymi projektami. Było powiedziane, wszystko już mamy. Ponawiam pytanie, jak Prawo i Sprawiedliwość zamierza dojść do 6% PKB finansowania służby zdrowia? Czy zna pani odpowiedź, czy nie? Bo jak nie, to idźmy do następnego wątku. No, możemy jakby bawić się w scenariusz, że każdy parlamentarzysta jest ekspertem w każdej dziedzinie. Ja nie jestem ekspertem w dziedzinie służby zdrowia i w szczegółach nie jestem w stanie pani opowiedzieć, jak będą wyglądały przeprowadzane... Co w tej teczce było na ten temat? Natomiast proszę pytać ekspertów w tej dziedzinie. Proszę ministra zdrowia pytać i na pewno chętnie pani na to pytanie odpowie, bo reformy będą przeprowadzane. Ale nie, tylko nie, bo rzeczywiście to jest, z tego wynika taka propozycja.
Czy może pani udałoby się zajrzeć do tej teczki? Czy ona jest tajna? Nie, no dobrze, pani już poseł, zostawmy to. Pani poseł nie wie i zostawmy się ze wszystkiego. No nie, no, możemy mówić, że 500 plus było bez sensu. Możemy mówić, ale że, 500, że ze środków na 500 plus mówimy można przekazać pieniądze pielęgniarkom i to wpłynie na dzietność. No możemy pytanie wszystko jest tylko, czy pani poseł wie, jak to zrobić, bo co jest w tej teczce? Dobrze, zamknijmy ten wątek, bo pani poseł tego nie wie, jak dojść do 6% i zostawmy to. W 2007 roku pustka. Natomiast my przeprowadzamy zmianę. Wkrótce będziemy budować mieszkania dla młodych. Fajnie, to jest dobre. Pytanie do pani poseł Augustynowskiej. Zacznijmy następny wątek. Pytanie do pani poseł Augustynowskiej. Jest program Mieszkanie Plus. Ja tylko w skrócie przeczytam tutaj ten program. To jest priorytet. Najważniejszym filarem jest utworzenie Narodowego Funduszu Mieszkaniowego. To będzie fundusz, w którym Skarb Państwa będzie przekazywał grunty. Dzięki temu mieszkania budowane na tych gruntach będą tańsze. To będą mieszkania, które będą w założeniu na wynajem. Zakładam, że czynsze wynajmu takiego mieszkania będą wynosić od 10 do 20 zł za metr kwadratowy, ale ten wynajem będzie z możliwością dojścia do własności. Jest to program powszechny, dostępny w każdym regionie Polski. Czyli w skrócie rzecz ujmując, to jest postawienie przede wszystkim na mieszkanie na wynajem, bo przecież być może w ostatnich latach zbyt duży nacisk kładziono na to, że Polacy koniecznie chcą być właścicielami tych mieszkań. Pani poseł Augustynowska, jak się pani podoba ten program Prawa i Sprawiedliwości? Podoba mi się założenie, ponieważ faktycznie widać tendencje w całej Europie, że bardziej opłaca się i bardziej zasadne byłoby wynajmowanie mieszkania ze względu na lokalizację pracy niż kupowanie na własność i ten kierunek rozumiem. Jeśli chodzi o założenia i tą prezentację programu Mieszkanie Plus, no to przyznam szczerze, że mam kłopot, żeby się ustosunkowywać do niego, ponieważ to jest tylko pewne założenie, nie ma projektu ustaw, nie bardzo wiadomo, jak to będzie rozwiązane. Oczywiście fajnie, że Prawo i Sprawiedliwość zauważa duży problem, problem mieszkalnictwa, szczególnie dla osób niezamożnych, dla których nie stać na kredyty. Jest duży problem z osobami, które mają kredyty we frankach szwajcarskich itd., itd. Więc zdecydowanie pomoc państwa w tym kierunku jest potrzebna i zdecydowanie powinniśmy jakby w to inwestować. Natomiast trudno się tutaj określać co do szczegółów, bo fizycznie jakby tego programu, projektu ustaw jeszcze nie ma. Dziwi mnie natomiast jedna kwestia, ponieważ według tej zapowiedzi program zacznie być, jakby wchodzić w życie dopiero, kiedy tak naprawdę rozpocznie się następna kampania wyborcza do parlamentu. I zastanawiam się, czy pięknie wybrzmiewało 500 plus w kampanii wyborczej, teraz mamy 500 plus, nie wiadomo, czy dotrwa ono do końca tej kadencji parlamentu. Proszę nie straszyć. Zastanawiam się tylko, na ile są to czcze obietnice, przykrywanie na przykład opinii, którą wydała Komisja Europejska, na ile jest to zabieg marketingowy, na ile jest to poważny plan i pomysł na pomoc obywatelom w tym zakresie. Zarówno ja, jak i cała Nowoczesna uważam, że jest to problem, który należy naprawić, wesprzeć obywateli. Natomiast z pewnym dystansem podchodzę do tej propozycji pani premier. Maria Małgorzata Jędyska, Platforma Obywatelska. Pragnę przypomnieć, że Fundusz Mieszkań na Wynajem został utworzony w poprzedniej kadencji jeszcze przy Banku Gospodarstwa Krajowego jako takie dodatkowe narzędzie, sposób rozwiązywania problemów ludzi, zwłaszcza młodych, obok MDM-u. Tak? MDM bardzo dobrze został przyjęty. Na ten rok zdaje się, że pula środków, które zostały przeznaczone, już jest niemal wykorzystana, a to trochę ze strachu podejrzewam, bo państwo zapowiedzieli, że zlikwidują MDM. I teraz tworzenie nowego projektu kosztem innego... To przypomnijmy jednym zdaniem, co to było, ten MDM, bo to były wsparcie kredytowe dla rodzin, tak, i w zależności od tego, jaki był stan rodziny, ulgi były większe, 20% dla rodziny z dwójką dzieci, 30% dla rodziny powyżej dwójki dzieci. I do tego jeszcze zweryfikowaliśmy ten projekt, bo na początku wchodził w ogólnym zarysie, zweryfikowaliśmy o coś, co bardzo dobrze było przyjęte
przyjęte w społeczeństwach lokalnych, że mieszkania tak z rynku wtórnego również mogły temu podlegać. Robiliśmy to stopniowo, żeby zbadać, tak, jakie będą możliwości, co można dać, bo przypomnę, że to był czas, gdzie po raz pierwszy mogliśmy troszeczkę inaczej podejść do budżetu państwa, bo została zdjęta procedura nadmiernego deficytu i można było trochę inaczej również te narzędzia finansowe wsparcia przekazywać. Fundusz Mieszkań na Wynajem, który jest przy BGK-u, prawdopodobnie będzie przekształcony w to, o czym tutaj państwo mówią, tylko się będzie teraz nazywał inaczej, bo tak państwo wszystko zaczynacie inaczej nazywać. Teraz będzie Narodowy Operator Mieszkań na Wynajem, bez względu na to, cokolwiek by to miało nie oznaczać ta narodowość. Ale tutaj skoro pan poseł Jarosław Kaczyński mówi, że my już tutaj właśnie daje do zrozumienia, że my nie musimy być demokracją, bo możemy być państwem prawa. Bez demokracji, no to rozumiem określenia narodowy, proszę, które są teraz do wszystkiego przymierzane. Natomiast tak, dla mnie jest problemem jednym to, mieszkanie na wynajem, owszem, musimy zwiększyć w kraju procent tych mieszkań, żeby pomóc pozwolić Polakom na migrację wewnątrz kraju, żeby mogli jechać za pracą. Myśmy również przekazali jako takie dodatkowe narzędzia, nie wiem, czy one są teraz rozwijane, bo na razie cisza jest w tej materii, były bony migracyjne, bony stażowe, bony zatrudnieniowe, na przykład dla młodych ludzi, którzy w swoim środowisku nie mogą znaleźć pracy. Zostały zawieszone, no właśnie, mogą przemieszczać się dalej. Szkoda, że to nie jest rozwijane, bo to była dobra baza, żeby razem coś na tym dalej budować. Przecież my chcemy być w tym zakresie konstruktywną opozycją. Nie chcemy tutaj Polakom, tak, nie pozwolić na to, żeby oni mogli mieć tanie mieszkania. Ale jeśli dzisiaj totalną wobec totalnej władzy, czyli wobec totalitaryzmu, który państwo i autorytaryzmu, który państwo wprowadzacie. Który państwo wprowadzacie. Natomiast wobec gospodarczych rozwiązań tutaj zawsze będziemy dobre gospodarcze rozwiązania wspierali, bo rynek nie chce polityki. Każda polityka skrajna na rynek działa zawsze źle i to państwo powinniście sobie zapamiętać. Natomiast jeśli ktoś dzisiaj już nie przedstawia jeszcze projektu, nie jesteśmy się w stanie z nim zapoznać, a już podaje, jaka będzie kwota czynszu, już podaje, jaki będzie koszt budowy takiego budynku, gdzie eksperci, specjaliści na szybko przeliczyli, mówią, że to jest nierealne, to taka troszeczkę gruszka na wierzbie. Do tego trzeba podejść racjonalnie i ten koszt pewnie będzie zweryfikowany. To tak się dziwnie, ta propozycja również pojawiła w tym momencie, taki pewnie zbieg okoliczności, podejrzewam, że pani poseł powie, jak pojawiła się tutaj decyzja już o opinii Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce. Pani premier powiedziała wówczas, to był taki wstęp pewnie do tego, że to tam dała do zrozumienia, że to jest nieważne, ważne jest to, co Polakom oferujemy i znalazł się nagle projekt ten mieszkaniowy. Oby to nie były takie budynki, jak w serialu Alternatywy 4. Polska jest przyzwyczajona do tego, że mamy własność. Z krajów tutaj europejskich to ta własność była najbardziej celebrowana. Akurat jeśli chodzi o mieszkalnictwo, to nie jest dobre rozwiązanie, bo ono przeszkadza później w swobodnym przemieszczaniu się i w decydowaniu nagle o swoim losie, tak, a tutaj mam mieszkanie własnościowe, tu mam na przykład dom i nagle chcę gdzieś pojechać i już nie mogę, bo za dom na przykład w małej miejscowości nie wynajmę albo nie kupię nawet mojego mieszkania w dużej miejscowości. To blokuje na pewno, ale do tego problemu trzeba podejść racjonalnie, bo póki co, przez to, że wprowadziliście państwo w takiej, a nie innej formie podatek bankowy, czyli od wszystkich aktywów bankowych, to na razie kredyty hipoteczne wzrosły 0,3% i w przeliczeniu taki przeciętny kredyt na 30 lat to już jest koszt większy o 12 tysięcy w tym czasie. I nie może być tak, że jedno narzędzie się rozwija populistycznie, natomiast płacą za to tak naprawdę wszyscy w opłatach zwiększonych bankowych i za chwilę pewnie jeszcze innych, jeśli ta teczka pani tutaj potwierdza, że jest pełna i będzie w pełni realizowana, to zapłacimy za to wszyscy. Panie senatorze, jak pan ocenia program Prawa i Sprawiedliwości? Mieszkanie plus. Tutaj trzeba oddzielić dwie rzeczy. Jedna to jest idea, która późno, bo późno, ale rzeczywiście zaczęła być realizowana przez rząd PO-PSL. Późno mówię, dlatego że w Polsce zapanowała po części usprawiedliwiona, ale zbyt długo pielęgnowana taka idea, że wszyscy powinni mieć mieszkania na własność. A to z wielu powodów jest niecelowe. Jeden, to o tym tutaj mówiono, to jest kwestia tej
elastyczności, jeżeli chodzi o poruszanie się wewnątrz kraju, o jeżdżenie, że tak powiem, za pracą. No a druga to jest po prostu stan portfela, to znaczy gdzieś tam prawdopodobnie 40-50% społeczeństwa nie stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, banki im nie udzielą po prostu takiego kredytu. Więc dobrze, że zaczęto to, jak powiem, zaczęto to już 2 lata temu. PiS chce to kontynuować i rozbudować ten program, dobrze. No, na razie padły pewne hasła, pewne takie koncepcje, jak to ma wyglądać. Poczekam na konkrety. Co mnie tutaj interesuje? No chyba dwie rzeczy najbardziej. Znaczy, pierwsza to są te grunty Skarbu Państwa. To znaczy, na razie nie ma ewidencji tych grunt, znaczy ona gdzieś jest, tylko tego jeszcze nie pozbierano. Pan minister Adamczyk stwierdził, że on na razie jeszcze nie umie powiedzieć, ile tych gruntów jest, gdzie te grunty są i tak dalej. No to chyba trochę smutne, że rząd nie ma takich danych. Dobrze. Taki stan przyjęliśmy. Dobrze, przyjmijmy, nie, ewidencje są wszędzie. No nie ma właśnie. No pani poseł, pani to chyba się jednak nie zna na samorządności. Poseł. Ewidencje gruntów są wszędzie zaprowadzone, wystarczy może zajrzeć, po prostu przygotować się analitycznie. Minister będzie zaglądał do każdego. Nie sądzę. Ewidencja jako taka jest, tylko ta ewidencja jest rozproszona. Czy samorządy wiedzą, co jest w Skarbu Państwa, co nie. To można zebrać. Więc na pewno pan minister Adamczyk już przystępuje do pracy i będzie. To zrobi i za chwilę, to, a może za chwilę, czy za parę miesięcy, bo ustawa ma się pojawić pod koniec roku, więc zbierze. Dobrze. Ale na przykład wspomniano o tym, że PKP dysponuje dużymi ilościami tych powierzchni, ale właśnie tymi powierzchniami tych gruntów. Otóż nieco wcześniej słyszałem, że wielka fala inwestycji w PKP ma między innymi poza środkami europejskimi polegać na tym, że PKP dysponuje dużą ilością gruntów, które są jej niepotrzebne i ona te grunty sprzeda. I te pieniądze właśnie przeznaczy na remonty tych torów, na nowe tory i tak dalej, na sprzęt, na tabor. No, jeżeli teraz będzie musiała oddać, wnieść aportem tam gdzieś oddać, przekazać i tak dalej, no to oczywiście trzeba będzie z budżetu dofinansować PKP, jeśli chce się ten program realizować. To jest, więc to jest pierwsza rzecz, która mnie interesuje, to znaczy te grunty, gdzie poza tym część tych gruntów się nie będzie w ogóle nadawała do budownictwa mieszkaniowego ze względu na lokalizację. Tak, Irena Herbst mówiła, że to nie jest takie proste, że wiele tych gruntów się nie nadaje. Więc poczekamy, ale no, jakieś się będą nadawały, dobrze. Zobaczymy, ile tego będzie. No i druga rzecz, mianowicie były już podejmowane takie próby wcześniej, żeby deweloperzy, bo tu przypomnę, deweloperzy prywatni mają budować, przecież to nie państwo ma budować te domy na wynajem, tylko deweloperzy, którzy otrzymają za darmo te grunty i dzięki temu to będzie tańsze i tak dalej, i tak dalej. Otóż były już takie próby i deweloperzy nie podejmowali się tego z bardzo, no, takiego, powiedziałbym, prozaicznego powodu i niezbyt, powiedziałbym, łatwego do rozwiązania. Mianowicie oni mówili, dobrze, a co z prawem do eksmisji? To znaczy, co w sytuacji, w której nie płaci ten najemca, a ja go nie mogę wyeksmitować, ponieważ prawo jest tak skonstruowane, że niestety nie, bo trzeba czekać, aż gmina mu znajdzie lokal. W związku z tym ja tego nie mogę zrobić, czyli odpowiedź wtedy była taka, tylko że niezrealizowana była taka, że gminy powinny dostać dofinansowanie odpowiednie na budowę mieszkań socjalnych. No i to też zawiera ten program. Dobrze, więc, ale to ja bym prosił, jak będzie cały ten program, będą kwoty, będą pieniądze, będą pokazane źródła, skąd, co i tak dalej, będzie go można ocenić. Na razie życzę powodzenia. Dobrze, to czekamy na szczegóły tego programu. Ja państwu bardzo dziękuję, bo nasz program już zmierza do końca. Małgorzata Gosiewska. A co do eksmisji, to niestety one się odbywają i to w sposób brutalny, a szczególnie w stosunku
do tych biednych, zagubionych ludzi. Tak jest. Tych się wyrzuca na siłę i to w Warszawie jest. Ale deweloperów nikt nie zmusi tak czy owak do takich czy innych inicjatyw. Ale Samorząd Warszawski, pani Hanna Gronkiewicz-Wals, robi to brutalnie. Maria Małgorzata Janyska, nie robi tego, nie, tu muszę powiedzieć, że przecież nie robi tego Gronkiewicz-Wals, tylko robią to sądy. Akurat są to decyzje sądów. Ja na senator Marek Browski, Dominika Wielowiejska. Ja Państwa zapraszam jutro na poranek Radia Tok FM. I poseł Wilk nie przyszedł. No, i co gorsza, nie uprzedził niestety nas, że nie przyjdzie, więc to troszeczkę jest nieelegancko ze strony pana posła. Mamy nadzieję, że się zrehabilituje w przyszłości. Za chwilę informacje Radia Tok FM, po nich dalsza część poranka, na który zaprasza Agnieszka Lichnerowicz. Nasz program wydawał Tomasz Kopka, realizował Oleś Kalmuk. Już informacje Radia Tok FM. Wybory w toku. Tak te Polki biedaczki robią, że wiesz, żeby ona na bogatszą mogła wyjść, to ona mówi, że to biedni wyrzucani na bruk. Tak samo jak na tej Żurawiej, na angielskie nazwy restauracji, bo Polacy mają kompleksy, proszę Państwa, że nie są Anglikami, że są żebrakami, że są dziadami. Mają kompleksy, to muszą być nazwy restauracji angielskie.